Druga edycja rodzinnego rajdu rowerowego na orientację Żółkin 2024 już za nami. W minioną sobotę z mapą w ręku ku rowerowej przygodzie wystartowało 45 rodzinnych zespołów. Były emocje i pot wylany na wymagającej terenowej trasie, ale też przede wszystkim świetna zabawa dla całych rodzin. Zawadów i okolice jeziora Żółkin przywitały uczestników rajdu piękną pogodą. O zaplecze logistyczno-kulinarne zadbały koło gospodyń wiejskich z Zawadowa i miejscowa jednostka OSP. Podczas rajdu nie była prowadzona klasyfikacja, nie liczył się czas ani kolejność. Tutaj każdy jechał swoim tempem, docierając do punktów kontrolnych zaznaczonych na mapie. Od szybkości ważniejsza była umiejętność czytania mapy i orientacji w terenie. Natomiast na mecie na wszystkich czekała niespodzianka, czyli tablica z magnesami z jeziorem Żółkin. Były też pyszne hot dogi i grochówka od KGW Zawadów, lody, dmuchańce oraz kurtyna wodna przygotowana przez druhów z Zawadowa. Na tym nie koniec, bo każda drużyna otrzymała nagrody rzeczowe, gadżety rowerowe. Dziękujemy uczestnikom oraz partnerom rajdu. W Łękawie odbyły się obchody Gminnego Dnia Strażaka. Po mszy świętej w intencji strażaków w uroczystości przeniosły się na plac przy Domu Ludowo-Strażackim w Łękawie. Gminne obchody Dnia Strażaka to wyjątkowy dzień, którego bohaterami są wyjątkowi ludzie, obdarzeni determinacją, siłą charakteru, hartem ducha, gotowi z narażeniem własnego zdrowia i życia ratować innych. Strażacy ochotnicy, bo o nich mówię, są przy nas zawsze. Jesteście przy nas, drogie druhny i drodzy druhowie, w nieszczęściu, gdy oczekujemy od was ratunku, ale jesteście też podczas wydarzeń, które są ważne dla naszej społeczności. Organizujecie, chronicie, wspieracie, pomagacie. Ważnym elementem strażackich obchodów było wręczenie odznaczeń dla druhów. Srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa otrzymali druhowie Rafał Furczyński i Łukasz Michoń. Srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa powiatu bełchatowskiego odebrali natomiast druhowie Zdzisław Kochański, Jerzy Telążka, Sławomir Pal i Zbigniew Dylewski. Brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa powiatu bełchatowskiego uhonorowani zostali druhowie Dominik Mielczarek, Michał Golik, Łukasz Madejczyk i Mateusz Matyjaszczyk. Natomiast odznaką strażak wzorowy wyróżnieni zostali druhna Aleksandra Furczyńska i druh Adrian Dukat. Po części oficjalnej w Łękawie odbył się piknik strażacki. Kolejna betonowa droga w gminie Bełchatów jest już gotowa. Nowa nawierzchnia została ułożona na odcinku 437 metrów osiedlowej drogi w Janowie. Betonówka ma szerokość 4 metrów, powstały tam też obustronne pobocza. Lada dzień odebrana zostanie także betonowa droga w Wólce Łękawskiej. Pracownicy gminnej spółki zakończyli już wylewanie betonu na drodze, która w sumie liczy 460 metrów długości. Równolegle trwa też budowa betonowej drogi w Emilinie. Coraz bliżej wyborów sołtysa w sołectwie Bugaj. Na ostatniej sesji radni gminy Bełchatów jednomyślnie uchwalili statut dla nowego sołectwa Bugaj. Gdy tylko uchwała zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, można będzie przystąpić do ogłoszenia wyborów sołtysa dla tej miejscowości. Najprawdopodobniej odbędą się one jeszcze w czerwcu, tak by przed końcem lipca mieszkańcy mogli otrzymać informację na temat wysokości funduszu sołeckiego na 2024 rok dla swojej miejscowości i by do końca września mogli podjąć decyzję co do tego, na co przeznaczą te pieniądze. W środę 12 czerwca startuje nabór wniosków na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Na budowę i montaż przydomowej oczyszczalni będzie można uzyskać dofinansowanie z budżetu gminy Bełchatów do połowy poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 6 tysięcy złotych. Nabór będzie prowadzony przez 3 dni od 12 do 14 czerwca. Wnioski można będzie składać w pokoju numer 59 na drugim piętrze budynku Urzędu Gminy Bełchatów w godzinach od 7.30 do 15.00. Pula środków przeznaczonych w budżecie na realizację tego programu w 2024 roku wynosi 300 tysięcy. Szczegółowe informacje oraz formularze do pobrania znajdziecie na stronie Urzędu Gminy Bełchatów.